Do dziś Polacy są podzieleni zarówno w ocenie okrągłego stołu, jak i czerwcowych wyborów. Zwolennicy uważają, że nie było innego rozwiązania, jak kompromis z komunistami. Przeciwnicy podkreślają, że ustępstwa, na które zgodziła się solidarnościowa opozycja, były zbyt daleko idące. Jedno jest pewne, to było jedno z najważniejszych wydarzeń w historii od 35 lat. Żyjemy w wolnej Polsce. 4 czerwca 1989 roku odbyły się pierwsze częściowo wolne wybory. Jakie znaczenie ma ta data i w jakiej Polsce byliśmy dzień przed tymi wyborami, a w jakiej dzień po? O tym Paweł Jędrusik. Choć minęło już 35 lat, to tamten dzień doskonale pamięta Grzegorz Franki ze Związku Górnośląskiego. Podczas wyborów rozstawiał punkty wyborcze Komitetu Obywatelskiego w Siemianowicach. Tam moje zadanie polegało na tym, że odbierałem telefony z poszczególnych komisji wyborczych i nasz członek albo mąż zaufania, chociaż nie pamiętam, czy taka funkcja wtedy już istniała, podawał mi niezależne wyniki. I ja jako młody chłopak gdzieś tak między pierwszą a drugą w nocy zasnąłem z tą słuchawką przy uchu, a kiedy się obudziłem, już było jasno, bardzo gwarno, bardzo wesoło w tym lokalu. No niektórzy dopijali te napoje, które wcześniej służyły do wznoszenia toastów i na moje pytanie, co się stało, powiedziano mi, obudziłeś się w nowej, dobrej Polsce. Nowej i dobrej, bo o tym, jak wyglądała demokracja za PRL-u, przypomina Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach. Pokazujemy, ile ta wolność kosztowała nas wszystkich. Pokazujemy przez pryzmat tragedii na kopalni Wujek. Pokazujemy ofiarę górników z kopalni, którzy wtedy oddali życie i że to nie była taka droga prosta, jakby się nam często wydawało. Trudno wymieniać ciąg represji, który dotknął całe społeczeństwo polskie, także mieszkańców Górnego Śląska. Są to aresztowania, działania przeciwko podziemiu niepodległościowemu i wiele innych działań, które niosły represje, przesłuchania, ale także procesy i łącznie z karami śmierci, które wtedy zapadały. I choć dla młodego pokolenia historie dotyczące okresu komunizmu w Polsce mogą brzmieć jak science fiction, to ciągle przypominają o nich zdjęcia, filmy czy relacje świadków. Ten rok jest wyjątkowy, bo to nie tylko 35-lecie wolnych wyborów, ale także 20-lecie Polski w Unii Europejskiej. Dla mnie, no oczywiście wtedy jako chłopaka, wiedziałem, że dzieje się coś bardzo ważnego. Z kolei przy tych kolejnych rocznicach i też takim czasie, nie wiem, 10 lat później, 15 lat później, czy też potem, no w tym roku też świętujemy 20 lat bycia w Unii Europejskiej, to miałem przede wszystkim takie poczucie, że wróciliśmy do Unii Europejskiej, że jesteśmy krajem coraz lepszym, coraz bardziej demokratycznym, wolnym. I z tej demokracji możemy skorzystać już w najbliższą niedzielę podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego.